Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jaki plan na dzisiaj? Nie wiem. Nie wiem, na pewno taki, że muszę iść do pracy. Zbieram się i zaraz lecę do pracy, co mnie nie cieszy, no ale jednak trzeba to odbębnić. Dobra, zbieram się. Zobaczcie, kogo złapałam na gorącym uczynku. Tuptusia, to szkło takie popękane jest trochę i nie widać, ale Tuptusia jak wcina, tu ma arbuza, jakieś mlecze, sałatę, cały wybór. Dobrze, jestem z powrotem w domu. Oczywiście wpadłam na genialny pomysł. Zblenduję arbuza, żeby zrobić z niego taki napój do picia. Sok? Chyba sok bardziej do picia. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak będzie smakować. Czy arbuzowo, czy to będzie jakaś wielka klapa. Zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, że będzie ok. To teraz szybki test tego naszego napoju młodości. Przetarłam go i fajnie wygląda. A jak smakuje? Rewelacja. Smakuje tak jak arbuz w płynie, albo z reguły jak jemy arbuza i cieknie nam ta woda i czasami ta woda na talerzu zostaje, to taki ma smak jak ta woda. Godny polecenia jest na 9. Chyba 9, ale jest naprawdę rewelacyjny ten napój. Będę go sobie robić częściej. Ewentualnie jeszcze będę może dodawać jakiegoś banana. Będzie jeszcze lepsze. Mój dzisiejszy obiad. Takie kanapki. Miałam tyle planów na dzisiejszy dzień, ale normalnie opadłam z sił. Musiałam się na chwilę położyć, tak mi głowa zaczęła boleć. Ale już jest troszkę lepiej, ale dalej się tak słabo czuję. Pewnie to wina pogody. No mówię, no wam normalnie opadłam z sił. Ale nie o to chodzi. Bo tak jak mówiłam, moja mama cię była w Ikei i kupiła coś Luckowi. Ja byłam w szoku, jak przyszłam. No zobaczcie. Widzicie? Taki fajny fotelik. Na razie nie brali tutaj tego, takie na krzesełko. Krzesełko do karmienia, to są oczywiście nóżki. Nóżki są cholernie ciężkie. Ale nie brali tego stolika, tak? Stolika do jedzenia, bo na razie jeszcze po prostu on sam nie je, a z czasem będzie można dokupić. Ale takie fajne krzesełko do jedzenia. Myślę, że fajna sprawa. Szkoda, że takiego czegoś nie było, jak ja byłam mała. Może było takie coś, ale bardzo, bardzo pewnie drogie albo po prostu ciężko dostępne. Teraz to można, kurczę, kupić wszędzie takie krzesełko. No powiem wam, fajne krzesełko, fajny, fajny kolor. Zobaczymy, jutro będziemy sadzać Ludzka, zobaczymy, czy będzie ok. Myślę, że wejdzie, ma kluseczka, wejdzie, zmieści się. Tak mi się wydaje. Już pomału brzoskwinie ciasteczkowe zaczynają się pojawiać takie, jakie powinny być, po prostu wielkościowo. Już są pomału ok. Jak słychać chrupanie, jest to oczywiście aktoreczka do drugiego planu, która sobie wdzieje na obiadek. Tak, i to są takie pomału rozmiarowe, ale jeszcze chwilę trzeba poczekać i będą idealne. No dobrze, to tak jak mówiłam, zrobię test batoników już ostateczność pomału, bo zostaną tylko chałwa, a mam do przetestowania 3 batoniki Alex. Alex, może przeczytam wam smaki: kakaowo w czekoladzie, orzechowo w czekoladzie mlecznej, no i Alex kokosowy w czekoladzie mlecznej. Wow, takie mam 3 batoniki do przetestowania, tak one wyglądają. No to ja bym zaczęła od tego batonika, od czekolady, kakaowej czekolady. Oczywiście jest to produkt, kurczę, coś mi tu smyra, oczywiście jest to produkt kupiony w Aldiku, a pewnie wyprodukowany, o dziwo, w Polsce. O dziwo w Polsce, sama jestem w szoku, że jest to polski produkt. Myślałam, że to będzie niemiecki, tak ten batonik wygląda. Alex,
Tak się nazywa. To próbujemy, jak smakuje. No zapach faktycznie ewidentnie coś bardzo, bardzo taki czekoladowy. Wydaje mi się, że one mogą być bardzo podobne do Principolo. Principolo, ewentualnie Princesa, tak wygląda w każdym bądź razie. A jak smakuje? Na pewno jest bardzo miękki, bardzo dobry. Czuć kakao, fajnie, ten wafelek jest miękki. Mogę na pewno go mogę ocenić na 9 punktów, bo powiem Wam, no jest elegancko dobry. Smak bardziej chyba jak Princesa, nie Principolo, tylko bardziej Princesa. Może być, że robi nawet to ta sama firma, nie wiem. Dajemy Aleksowi 9 punktów. Lecimy kolejny orzechowy Aleks, jest to kolor zielony. Tak on wygląda. Aż smutne, zaczynają się pomału kończyć słodycze. No niestety tak jest. Ale może i dobrze. Powiem Wam, no, dopiero otworzyłam, ale czuć orzechy. Bardzo, bardzo wyczuwalne są. Batonik praktycznie tak samo wygląda jak poprzednik. Niczym szczególnie się nie różni. Tylko delikatnie zapachem, bo czuć faktycznie orzechy. Niesamowite jest to, że te batoniki są bardzo miękkie i pierwsze, jak wkładamy do ust, pierwsze włożenie do ust i ugryzienie pierwszego kawałka, od razu czuć smak. Na pewno też daje mocne 9 punktów. Nie daje 10, daje mocne 9 punktów, bo tu nie ma takiego, wydaje mi się, zaskoczenia, które mogłoby być zaskoczeniem w batoniku, dlatego daje 9 punktów. Na razie te dwa batoniki mają 9 punktów. No rewelacja. Mam nadzieję, że super zaskoczeniem będzie batonik Aleks o smaku kokosowym w czekoladzie mlecznej. Tego sobie życzę, żeby to było ogromne zaskoczenie. Zobaczymy. Otwieramy batonika. Powiem Wam, już się lepiej czuję. Już się trochę zaczynam lepiej czuć. Przechodzi mi ból głowy. Nie wiem, chyba wina pogody. No. Tak mnie coś normalnie wzięło, tam jakaś taka słaba, myślałam położyć się na chwilę. Nie tyle przespać się, tylko po prostu poleżeć trochę. I faktycznie pół godziny poleżałam, od razu się lepiej poczułam. Powiem Wam, no, czuć kokos. Oczywiście ten też za bardzo batonik się nie różni. Wygląda podobnie jak poprzednie batoniki. No tak, podobnie jak wcześniejsze. Próbujemy. Powiem Wam, pycha, ale też daje 9 punktów. Naprawdę, bardzo dobre batoniki. Czuć tego kokosa, czuć czekoladę mleczną. Nie zawiodłam się, tylko po prostu brakuje tego zaskoczenia. Ale czy batoniki godne polecenia? Myślę, że Aleksy są na pewno godne polecenia, bo są bardzo dobrymi batonami. Właśnie w dosyć okazjonalnej cenie. Nie pamiętam, ile dań za nie dawałam, ale wiem, że niedużo dawałam za nie. I na pewno są godne polecenia, dlatego Wam je serdecznie podlecam. Były kupione w Aldiku, nie wiem za ile, ale wydaje mi się, że to są batoniki Princesa. Batoniki Princesa bardzo będą zróżnicowane, chociaż może być też Principolo, bardzo zróżnicowane smaki, bardzo podobne smaki, dlatego Wam je serdecznie polecam, bo naprawdę są bardzo dobre. A teraz szybki czas pozdrowień, odpowiedzi na Wasze pytania. Pierw zacznę pozdrowienia od wczorajszego filmiku pod tytułem Kokosanki, no to lecimy. Sebastian S. serdecznie pozdrawiam. Oto szybki sposób na przekąskę, no to lecimy, co tu jest? Herbatniki, dżem domowy, no to taki mam, masła krówkowe, kremczowe. Będziemy to robić na odcinku, na pewno się pojawi. Myślę, że w weekend, zobaczymy, ale pojawi się. Sarciak XD serdecznie pozdrawiam. Jak masz na imię? Mam na imię Ala. Alicja w Krainie Czarów. Coś w tym naprawdę jest. Ile masz lat? 23 lata w tym roku kończę. Ale Boże, ale tu ja powiem Wam, ja tak sobie przypominam, ile lat mam, to łowek tu zleciało. Ale staram się tym nie przejmować, bo to nie ma co się przejmować. Gdzie pracujesz? Gdzie ja pracuję? W żłobku na kuchni. Jestem kuchareczką.
bo tak mnie to śmieszy, no ale co? No, nie ma czego się wstydzić. Właśnie w sumie tego nie wstydzę, tylko się po prostu z tego trochę nabijam, trochę z tego się śmieję, no ale trzeba jakoś zarabiać. Sebastian jest ponownie, tu jest, ale to już w kolejnym filmiku, 5 godzin na grania. Sebastian S. Nie mogę się doczekać piosenki na początku, meloda brzmi super. No zobaczymy. Cały czas ćwiczę, jeszcze sobie palca dzisiaj rozwaliłam, więc troszkę to potrwa, ale będę ćwiczyć. Zacisnę zęby, będę ćwiczyć. Dobra, lecimy dalej. Justyna Sikora serdecznie pozdrawiam. Jak przyjmujesz krytykę, wiesz co? Zależy jaka to jest krytyka, ale z reguły krytykę przyjmuję tak mobilizująco. Bardziej mnie to mobilizuje, więc raczej tak. Raczej to nie jest tak, że siadam na laurach i się załamuję i w ogóle i smutne jestem. Nie, raczej biorę to na klatkę i bardziej mnie to po prostu motywuje. Motywuje. Chyba, że to jest jakaś taka krytyka, no taka sobie. W sensie taka nie ten, nie. Faktycznie krytyka źle skrytykowana, tak to nazwę. No to w tym momencie po prostu to trochę olewam, ale raczej staram się brać to na klatkę i po prostu zmieniać coś. Raczej tak jestem, taką osobą. Czy lubisz dżemy? Lubię, od czasu do czasu lubię zjeść. To nie jest tak, że nie lubię, po prostu od czasu do czasu, nie za często. Z jakiego jesteś wyznania? Rzymskokatolicka? Tak jak większość Polaków. Ile lat grasz na gitarze, wiesz co? O matko, czy to są lata? Wiesz co, zaraz wracam, tylko muszę moją psu otworzyć drzwi, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, otwarte drzwi pieska i padło pytanie, ile grasz na gitarze? Wiesz co, powiem ci też, wstyd się przyznać, ale od 2012 roku gitarę kupiłam sobie. No i tak próbowałam się uczyć, ona po prostu więcej czasu leżała sobie i się kurzyła, niż na niej grałam. Od czasu do czasu miałam faktycznie taką wenę, kurczę, nauczyć się gry na gitarze, ale powiem ci, coś ciężko mi to idzie, żeby się nauczyć chwytami. Po prostu no nie mam czasu, ale chciałabym się na pewno na gitarze nauczyć grać. I ja mam taką zasadę, to jest trochę głupie, to jest trochę takie chore, że jak wpadnie mi jakaś wena, jakaś melodia, akurat tu na gitarze też sobie tak o coś tam ćwiczyłam i wpadł mi fajny rytm. A sobie myślę, o nie, fajny rytm, to coś muszę wymyślić, jakąś melodię fajną ułożyć, konkretnie, żeby brzmiało i teksty dopasować, bo mam tekstów pełno, bo jak wiecie, nie wiecie, piszę teksty sobie i dopasowałam, no i tak sobie ćwiczę dzień w dzień ćwiczę, żeby właśnie to zrobić, Ale czy ile lat gram na gitarze, nie odpowiem ci na to pytanie. Niby od 2012 roku, ale jakbyś usłyszała, jak naprawdę ja gram, no to idzie się załamać. Dlatego no nie odpowiem ci na to pytanie, bo to jest wielka niewiadoma. Może tak powiem, gitarę posiadam od tylu lat, od 5 lat posiadam gitarę, ale ile na niej gram, to ci nie odpowiem na to pytanie. Wymień 3 rzeczy, które lubisz w sobie. No to co ja lubię w sobie? Na pewno wydaje mi się, jestem osobą zdyscyplinowaną. I to jest fajne. Na pewno jestem osobą wymagającą, czyli myślę, że to jedno z drugim można podpiąć do siebie, że zdyscyplinowana i wymagająca. Wydaje mi się, że to są właśnie zalety u mnie. To nie wiem, czy to liczyć jako zalety, czy jako wady. Następną rzecz to po prostu... jestem za dobra. Jestem za dobra, jeśli chodzi o ludzi, o zwierzęta. O zwierzęta to nawet nie ma co mówić, bo to zwierzęta to... Dla zwierząt jestem w stanie cała się poświęcić dla zwierząt. I to chyba, to lubię w sobie, bo to jest fajne, pomagać innym. I to chyba takie trzy rzeczy, chociaż tam te dwie jedne spiałam, to. To raczej lubię w sobie właśnie, że i jeszcze jedna rzecz, że staram się dążyć do celu. To, co sobie wymyślę, to dążę do celu, żeby jednak to spełnić. I to jest fajne. Matko Boska, chyba cię nie nagramy. No dobra, mam nadzieję, że cię w końcu nagram ten filmik. To jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie dzwonił, nikt nie będzie chciał wchodzić, wychodzić. Dobra, lecimy dalej.
I to są chyba takie rzeczy, które lubię w sobie właśnie, takie zdyscyplinowanie i dążenie do celu, spełnianie swoich marzeń. To jest fajne, no i taka pomoc. Lubię taką pomoc. Gdzieś w ogóle lubię pomagać. Lubię pomagać tak bezinteresownie i to jest fajne. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata rok starszego i siostrę bliźniaczkę. Mam nadzieję, że uda mi się w jak najszybszym czasie namówić, żeby nagrała ze mną jakiś filmik. Zobaczymy. Co kochasz najbardziej? O Matko Boska. Wiele z takich rzeczy. Uwielbiam podróżować, uwielbiam muzykę. No i kocham mojego piesia. Ale to nie, a jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, to kocham podróżować, kocham muzykę. I to jest takie niesamowite. Wiadomo, każdy ma inne pasje. U mnie jest to podróż i no i oczywiście muzyka. I to jest fajne. I dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam mamę Violę. Serdecznie pozdrawiam. I jeszcze ta sama osoba, Justyna Sikora, serdecznie pozdrawiam. Dlaczego zdrowotek? To już wielokrotnie mówiłam, ale powtórzę się już któryś raz z kolei. Było to założenie ze zdrową żywnością, a wyszło jak zawsze, inaczej. Chciałam potem zmienić nazwę na Ala vloguje czy coś w tym stylu, ale po prostu jest to za dużo zmian, bo to musiałabym zmienić nazwę, tutaj nazwę profilu na YouTubie, musiałabym zmienić maila, musiałabym zmienić nazwę profilu na Facebooku. Mam jeszcze oprócz tego nazwy t-shirt i bluzę właśnie z nazwą zdrowotek. Więc raczej przez najbliższy czas, dopóki mam te ciuchy, to nie będę tego zmieniać. Nie mam takiego zamiaru na razie, w najbliższym czasie. Mariusz Gówno, serdecznie pozdrawiam. Jaki jest twój ulubiony sklep z ubraniami? Chyba Nike. Chyba Nike. Ogólnie chyba TK Max, ale Nike tak, jeśli chodzi o... Masz Facebooka? Mam Facebooka. Nagrasz filmy ze swoją przyjaciółką, najlepszą przyjaciółką? Wiesz co, nie posiadam takiej przyjaciółki. Chyba, że jeśli chodzi o zwierzątka, to mój piesek, a któreczka drugiego planu wielokrotnie się pojawiła. To jest też taka moja malutka przyjaciółeczka. Ale ja raczej przyjaciół nie posiadam, lubię... Raczej wolę mieć dobre koleżanki niż przyjaciółki. Jak masz nazwisko? Nie zdradzę. Tego nie zdradzę. O, chcę, żeby jednak to zostało moją prywatną sprawą, jak mam nazwisko, dlatego nie zdradzę tego. Chodzisz do galerii? Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. Gdzie pracuję? Na kuchni, na kuchni w żłobku. Znasz seks masterkę? Dlaczego masz krzywy ząb? Dlatego mam krzywy ząb. W sumie nie wiem, czy to genetyka, czy to przyczyna obgryzania paznokci, teraz już nie, ale kiedyś obgryzałam paznokcie, czy to gryzienie ołówków, nie wiem, wydaje mi się, że to może mieć duży wpływ po prostu genetyka. Ja w sumie od zawsze tego zęba miałam krzywego, ale może nie aż tak, ale był krzywy, nosiłam tak zwane smoczki, nic nie dało, nosiłam aparat, okej, niby się wyprostowało zęba, ale po jakimś czasie z powrotem właśnie wykrzywił się ząb, bo był taki mądry, że po prostu już miałam, nad szpara mi się zrobiła, miałam proste zęby, ale po prostu po jakimś czasie z powrotem wróciło to, więc stwierdziłam, że nie ma sensu, może jak będę miała kiedyś dużo, dużo pieniędzy, to sobie po prostu zrobię licówki i nie będę miała tego problemu. Zakryją elegancko zęby, uśmiechnę się, będę miała jak gwiazda Hollywood. Tak, dlatego się tym za bardzo nie przejmuję. Więc tak, to chyba wszystkie pytania, to zżegnam się z Wami, widzimy się już jutro.